Witam, elo, cześć, siemanko, ja jestem Just Mr. Matthew, witam was na moim kanale, witam was w ostatnim lub przedostatnim odcinku z gry Harry Potter i Więzień Azkabanu i tak jak powiedział wam tutaj profesor Flitwick, jesteśmy na egzaminie końcowym Harry'ego z czaru Glacius. Także moi mili intro i lecimy zdawać egzamin. No i tak, intro, tak jak powiedziałem, zdajemy egzamin. Teraz nam się powinno to otworzyć. Tylko teraz w którą stronę? W tą, dobra. Ja tak tu steruję trochę myszką, trochę klawiaturą. Powiem wam szczerze, że podoba mi się ta rampa. Jest trochę jak w Kangurku Kao. Weźmiemy sobie żabkę na zdrowie. Sztachnij się, Harry. Rozwal jeszcze czaszki trochę. Dobra. O kuźwa. Jeden? Boże. O, wykrakałem. Szybsi byli. Dobra, karta numer 2. Ewidentnie jest to dużo łatwiejsze niż pierwsze dwa egzaminy. W sensie Carpe Perractum Rona i Draco coś tam. Hermiony. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Już chciałeś, kurde, srać na mnie? Ty chami niewychowany przez matkę. Spadaj do dołu, ty tempa dzido. Easy peasy lemon squeezy, mam kartę numer 3. Tam wiem, że jeszcze na górze była jedna. Ciekawe co tym razem. Znów te srające, kurde, niewychowane chamy. Tamten na hita wpadł. Drugi raz to w ogóle już nie mogłem go trafić, bo spadł. No? Aaa, bo wy się automatycznie samo otwieracie. Kurde, z bonusem. Rictus Sempra. 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 Nie wiem, czy ja to 5 minut minęło. Auć. Auć. Aaaa. A ty co uciekasz? Dupku. Dobra. Easy. Auć. Auć. Uuu. Salamandro, mogłaś trochę poczekać. Rictus Sempra! Rictus Sempra!
To wyglądało ładnie. Jest taka zamrożona statuetka. No? I co to? Chyba wrócę do tej ostatniej karty, którą widziałam właśnie. Ale deszcz fasolek. O ja pierdziele, jaki deszcz fasolek i dyń. No dobra. Wydaje mi się, że mam 5 tarcz. Jeżeli tak, no to ten egzamin był easy peasy lemon squeezy. Z tym akurat programiści przesadzili, bo to przesada. Masz wrodzony talent, chłopcze. A ty masz wrodzony talent układania za łatwych egzaminów. Zakończyć egzamin końcowy oczywiście. Tutaj mamy Dumbledora i tą McGonagall. Cieszę się, że cała trójka szczęśliwie zdała egzaminy. O tak, to była świetna zabawa. Mów za siebie, ja przez miesiąc będę miał koszmary. No dobrze. Zobaczmy teraz. Bądź co bądź, ale prawda jest taka, że Hermiona miała najtrudniejszy egzamin. Karty kolekcjonerskie, brakuje mi 6 kart, a tak resztę mam wszystko okej. Wszystkim wam należą się gratulacje. Zaliczyliście. Ciekawe, czy będę mógł doszukać te 6 kart. Po prostu wyśmienicie. Ale z tego, co czytałem, na etapie przed egzaminami powinienem mieć 74 karty. I zachowujcie się przyzwoicie podczas letnich wakacji. Przednio mówili, że nie wiedzą, kto uratował Dziobka, a teraz wykazaliście się wielką odwagą. Lol. Gdy ekspres Hogwarts przywiózł Harry'ego i przyjaciół na stację King's Cross, Harry przypomniał sobie coś, co powiedział profesor Dumbledore. Wierzysz, że ci, których kochamy, naprawdę nas opuszczają? Nie sądzisz, że najsilniej odczuwamy ich bliskość, gdy coś nam grozi? Twój ojciec żyje w tobie, Harry, i pojawia się, gdy go najbardziej potrzebujesz. No, o czym świadczy część ostatnia, Insygnia Śmierci, gdzie pojawili się wszyscy jego bliscy, którzy zmarli. Tak, moi mili, te napisy nie są przyspieszone, one tak zapierają, kolokwialnie mówiąc. Kontrola jakości, tekst, testerzy, a pies was trącił. Wczytaj grę, ciekawe gdzie mi się wczyta. Aha, tutaj mi się wczyta. 74 karty. Czyli tak naprawdę nie mam ostatniej karty od... Cieszę się, że cała trójka szczęśliwie zda... Da się to pominąć? Nie da się tego pominąć. O tak, to była świetna zabawa. Mów za siebie, ja przez miesiąc będę miał koszmary. Czyli tak naprawdę nie udało nam się zdobyć 6 kart. Zobaczmy i do umiejętności wymagane po trzecim roku. Sklepu Freda i George'a powinienem przyjść przed wszystkim wam należy egzaminami końcowymi. Zaliczyliście trzeci rok. Tak naprawdę 75 kart z tą od Freda i George'a, więc 5 kart gdzieś pominąłem. Nie wiem gdzie. Aczkolwiek jest mi smutno i przykro, bo się napaliłem, że to będzie pierwszy Harry Potter ukończony na 100%. Ale nie będzie. Także łączcie się ze mną w bólu, piszcie rip w komentarzach, stawiajcie mi świeczki. No i co, moi mili, jeżeli seria wam się podobała, to zachęcam was do komentowania wszystkich odcinków z serii na moim kanale YouTube. Obejrzyjcie także pierwszą część Harry'ego Pottera, którą nagrałem dla was, czyli Kamień Filozoficzny. Nagrałem dla was również drugą serię, czyli Harry Potter i Komnata Tajemnic. Aczkolwiek dla osób, które chciałyby pograć w Harry'ego Pottera na Windowsie 10 i gra im z jakiegoś powodu nie działa, strajkuje, to zachęcam was do
obejrzenia wszystkich odcinków z serii Harry Potter na systemie Windows 10, czyli poradników, jak zainstalować i odpalić gry z serii Harry'ego Pottera na Windowsie 10. Na Windowsie 10 i 11 podejrzewam, że na 8 też to zadziała. Odnośnik oczywiście będziecie mieli tutaj w prawym górnym rogu. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być powiadamianym na bieżąco o moich nowych filmach, o wbijaniu na fanpage, który Wam wyjedzie gdzieś tutaj, jego nazwa teraz, gdzie też będziecie powiadamiani o nowych odcinkach, nowych seriach, a także możecie nawiązać ze mną kontakt przez Messengera. Zachęcam Was także do oglądania nowej serii, pierwszej serii z kamerką, czyli serii prawdopodobnie przepięknej historii To the Moon, czyli grze 2D stworzonej w RPG Makerze, i prawdopodobnie odcinek dodam jako planowaną premierkę, więc pojawi Wam się gdzieś tutaj odnośnik na karcie. No i co, tak jak powiedziałem, zostawcie suba, łapkę, pomaga to nam małym youtuberom na YouTubie w wybijaniu tego algorytmu. Ja się będę z Wami na ten moment żegnał. Do zobaczenia w następnych odcinkach, seriach. Na razie, cześć.